Dzień dobry, szczęść Boże. Jak wiecie, od kilku dni jestem w Kamerunie. To było moje marzenie od lat, poznać kraj, skąd ludzi już znam. Naszym wolontariuszem w Łodzi jest Kameruńczyk, który studiuje. Poznałem kilku Kameruńczyków, kiedy byłem w Tunezji. Pamiętacie czas kwarantanny, kiedy utknąłem na 6 miesięcy i tam realizowaliśmy różnego rodzaju projekty. I teraz jestem u źródeł, w kraju, który jest jednym z największych krajów generujących migrację. I to ten, która sprawia kłopoty zarówno samym migrantom, jak i nam wszystkim. Migracja wymuszona, migracja, która dokonuje się w sposób nieregulowany. I naszym marzeniem jest respektować pierwsze prawo człowieka do niemigrowania, do życia tam, gdzie przyszli na świat. I jestem teraz tu, gdzie przyszedł na świat Wilfred Paniol. Nasz przyjaciel, właściwie już członek Domu Wschodniego, bo sercem oddany naszym ideom, sercu oddany temu, jak myślimy, jak działamy tam, gdzie jesteśmy, czy w Polsce, czy w Libanie, czy w Syrii, czy w Kamerunie. To tutaj skierowaliśmy pierwsze środki, żeby mógł wrócić do siebie, do domu, do taty, do mamy, do braci, do sióstr i podjąć pracę. Rozbudowali własny teren, budując małą chlewnię i mały kurnik, i dzięki temu naprawdę się utrzymują. Wilfried Paniol jest pełen idei, jak to dalej rozwijać, jak pomagać też innym. Zgromadził już wokół siebie grupę ludzi, którzy są tak samo myślący jak on, którzy chcą inwestować, którzy chcą pracować, którzy chcą się rozwijać. Przed Kamerunem długa droga, której się będziemy przyglądać, bo bardzo wiele rzeczy tutaj trzeba zmienić oczywiście, ale to są sprawy Kameruńczyków. To są sprawy ich kraju, to są sprawy ich państwa. My wchodzimy w ten świat, który tutaj zastajemy. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby reformować rządy, żeby reformować systemy społeczne, żeby reformować prawo. Działamy zgodnie z tym wszystkim, co tutaj funkcjonuje. Musimy się często zaadoptować. Dlatego jak zobaczycie kilka zdjęć z tego kurnika, z tej chlewni, to zapomnijcie o tym, że macie jakieś tam oczekiwania, jak to powinno wyglądać zgodnie z normami Unii Europejskiej. To jest Kamerun i to bardzo cieszy, że ludzie są pełni inicjatywy. Ta chlewnia i ten kurnik już pracuje, przynosi dochód, oni potrafią się utrzymać, dzięki temu też potrafią drobne inwestycje sami już prowadzić. Natomiast wokół Wilfrieda Paniola zgromadziła się już cała grupa ludzi, którzy chcieliby tak jak on rozwijać własne możliwości tutaj w Kamerunie. Więc jeżeli tylko możecie, pod tym filmem będzie link do możliwości przekazania im środków, nawet niedużych. Jeżeli możecie wesprzeć tych młodych Kameruńczyków, którzy chcą pracować tutaj, własnymi rękoma, wśród własnych rodzin, z własnymi przyjaciółmi, będę Wam bardzo wdzięczny za każdą złotówkę przekazaną na ten cel. Nasz projekt w Afryce, który zgromadził jakiś czas temu całkiem sporą grupę przyjaciół Afryki, już nie jest realizowany w Tunezji. Stamtąd nasi przyjaciele powrócili po studiach do swoich krajów, albo jeżeli mieli status uchodźcy, zostali relokowani, jeden do Kanady, drugi do Belgii. Natomiast teraz chcemy sięgnąć do korzeni, do tych krajów, które są u źródeł migracji, tak żeby właśnie tutaj bronić i wspierać ich prawo do nieemigrowania, ich prawo do pozostania u siebie. Dzięki za uwagę, dzięki za Wasze zaangażowanie. Pozdrawiam Was w imieniu całej rodziny Wilfrieda Paniola.